Hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku. I pod ostatnim odcinkiem mamy dużo nauki, ale możemy mieć jeszcze więcej. Po prostu lecieć tutaj. I z naszej zmodernizowanej stacji możemy zebrać naukę całą, która się tu zrobiła, całe 500, i po prostu przesłać ją na Ziemię. Teraz mamy jeszcze więcej nauki. Możemy kupić sobie jeszcze więcej głupich rzeczy. Na przykład to. Przede wszystkim chciałbym to, gdyż tutaj będziemy mieli kolejne urządzonko do badania. I jeszcze tutaj będziemy mieli kolejne urządzonko. To jest fajne, a to jest do sejsmicznego czegoś tam. I mamy jeszcze punkt tyle, no to będziemy w stanie idealnie kupić sobie pierwszy nośnik atomowy. O. I będziemy w stanie stworzyć sobie pojazd kolejny. Wykorzystałem naszego prytka galaktycznego do tego, żeby tutaj dać sobie lepszy silnik. Zamiast tego tutaj dać sobie paliwo tylko liquid fuel i tutaj też tylko liquid fuel. Ten silnik wywalimy i damy sobie tutaj oczywiście nasz nowy silnik Nerva. I mamy 4000. Tutaj w sumie to będzie lepiej zastąpić tym zbiornikiem, bo mają prawie identyczne tyle, a dość dużo się różni, jeżeli chodzi o paliwo. O ilość paliwa, które są w stanie przechować. Teraz dodajemy sobie kolejny. Tylko tak, tu będzie taki mały problem. Będziemy musieli dać sobie tutaj jakiegoś plejta silnikowego. Oczywiście odpowiednio zmniejszonego. O, i tutaj właściwie mamy tutaj 4100. I coś takiego dać. Tylko jeszcze odrobinkę mniejszego. O. Teraz to bardziej wygląda jak nasz silnik. I teraz tutaj jak się zamkniemy to. Tylko trzeba uważać, żeby nie zniszczyć tego tak łatwo. Bo to się później odczepia i to jest ten problem. I on pleci gdzie na sam koniec. Dobra, teraz tutaj ten silnik na tym środkowym stopniu. On posiada tutaj 2000 tylko. Ale ten właśnie też nie moglibyśmy zmienić na to, co mamy tutaj. Ale tak. Najpierw przed tym w ogóle. Dajmy sobie punkty badań. Te punkty badań, Boże. No, te badania, żebyśmy o nich nie zapomnieli. Coś tego typu. I tutaj dajemy sobie detektor pola. W sumie dajmy sobie to jeszcze. Mimo, że nie będę tego używał. Ale niech będzie. I tutaj jeszcze musimy dać sobie takie wysięgniki, tylko w którym miejscu? A, tutaj sobie dajmy takie o. Ciupenkę w o, coś takiego. Albo one się będą rozkładały. I dobra, posiadamy to. Sam chciałem to odciążyć, ale my będziemy lecieli teraz do Eevee. A to jest blisko Słońca. Nawet nie odciążyć, musimy zdać lepszy system chłodzenia w razie czego. I spintować go oczywiście. I schowaj, dobra. Mamy. Dobra, i czymś takim w sumie można by lecieć. Co nie? Jeszcze zobaczmy sobie załogan tych. Załogan ci jakim są.
Już ten naukowiec się pcha, pcha, pcha i pcha cały czas. Dobra, lecimy. Dobra, to możemy sobie pomiar grawitacji sejsmicznej już od razu zrobić. I co? Lecimy. Byleby się nie skończyło tak jak ostatnim razem, bo wtedy będzie przyps lekki. Nie powiem, że nie. Śmieszne jest to, że ten silnik w ogóle nic nie daje do tych, nie? On jest tylko po to, żeby być. Tutaj te panele, to strasznie mi tutaj spowalnia. Dobra, trudno. Patrzmy sobie, jak ta nasza wysokość. Przy 40. Dobra, zmieniamy już ją powoli. Przekręcamy się w boczek. Jeszcze bardziej stać na spany. O, tutaj mam maksymalny już moment. Tutaj już na maksa skończyliśmy te silniki, więc na razie nie będę leciał. Bo z czymś takim to się nie opłaca. Dobra, lecimy prosto do kierunku tego, żeby nas nie spowalniało. Pa, pa. Dajemy z tu manewr od razu. Cyk. Dobra, my się tak 1, 3, 5 i otwieramy sobie wszystko co trzeba. I tutaj możemy sobie zrobić jedno. Jak widzicie, nam się rozsuwa już kolejne badanie. Dobra, zbierzmy sobie to wszystko. I się od razu chowa fajnie. Będziemy 2 minuty 30 sekund robili ten manewr. A, powinno wszystko się udać na spokojnie. Przyspieszmy, tak gdzieś minuta 15. Coś tego typu. Mamy. Dobra, gdzieś tutaj. Rozpoczynamy manewr. Przyspieszmy sobie. Tu się nie ma co połamać, bo wszystko jest ładnie zbite, więc nie powinno być żadnych problemów. Tutaj orbita się zmienia, ładnie. Jak tam chłodzenie? O, 1% efektywności. Nice. Ora, mamy już orbitę, więcej mi nie trzeba. Teraz tak, żeby jak najlepiej stąd się wydostać, to musimy lecieć w tamtą stronę. Wtedy będziemy spowalniali trochę. O, i orbitka wyjdzie nam taka już mniejsza, prawie idealna do zrobienia Eevee. Ustawmy sobie już jako cel. Tutaj za 30 minut manewr, więc przyspieszamy. Słoneczko nam bije. Pomiar grawitacji biorę. Pomiar grawitacji biorę. Zbierzmy to. Kolejny pomiar grawitacji. No, same te pomiary grawitacji bym miał teraz. I tak, skoro czas działania to jest aż 3 minuty. Boże, dużo. No to gdzieś 1,5 minuty. Minuta 35 byśmy musieli odpalić silniki. Dobra. 5, dobra, przyspieszamy. Widzimy się po manewrze. O, już prawie się kończy. Skończyło się. A możemy spowolnić to jeszcze bardziej. Dobra, zobaczmy w ogóle tutaj. Gdzie byśmy byli, jakbyśmy zaczęli tutaj gdzieś zwalniać. To tutaj byśmy musieli. Oj, oj, oj. Tutaj będziemy musieli ogarnąć chyba. Jeszcze nie.
To ja o rok za wcześnie wyleciałem. O dobra, mamy tutaj pomiary grawitacji, to sobie spieszmy. Z wysokiej orbitki. To się nam za każdym razem będzie rozkładała. No cóż. Lekko nie przemyślałem tego. Ale jak już wycelowaliśmy na to, to się nie opłaca nam lecieć na przykład na Dresa. Chyba, żebyśmy lecieli na Moho. Moho, ile masz Moho? Nie, na pewno nam zabraknie tutaj. Drytowi, jak nie tam to podlecieć, to przynajmniej ogarnąć to. Chyba, żebyśmy tutaj. O, mamy orbitę. Wystarczyło tylko trochę używać mózgu. Łatwo. Teraz tak, chcąc, żebyśmy sobie to zdarzyli z tym księżycem. Skill. To musimy teraz zrobić ten manewr idealnie, dokładnie. Ola? W sumie dajmy sobie to jeszcze, mimo że nie będę tego używał. Ale niech będzie. I tutaj jeszcze musimy dać sobie takie wysięgniki, tylko w którym miejscu? O, tutaj sobie dajmy takie o. Ciupenkę w o, coś takiego. O, bo one się będą rozkładały. I dobra, posiadamy to. Zamknijmy. O, gdzieś tyle musimy zrobić. Niedużo. O Boże. Dobra, jesteśmy już blisko tego. Mamy fajny punkt. Bliziuteńko. I co? Teraz musimy idealnie wszystko zrobić. Ideolo. Czyli musimy to zrobić. Czekaj, matematyka. 30 plus 20. 54. Dobra. 54 przed punktem 0 sekund. 5, 4 i startujemy. Trochę nam to zajmie, więc ziumele. Już bliziutko jesteśmy. Szczerze, RCS-ki teraz by nam więcej chyba dały czegokolwiek. O, o, mamy. Nie chcę w to uderzyć. Chcę obok tego przelecieć. Dobra, gdzieś 6. To będzie pewnie za mało, więc takie 11 km, dobra. No i co? Mamy idealną trajektorię na to już. Ideolo. Przyspieszmy sobie tutaj. W takim razie. Dobra, jesteśmy już blisko. 5 godzin, dobra. Idealnie się wstrzeliliśmy. To zróbmy sobie teraz wszystkie badania. Mamy dużo czasu. Za jeden dzień dopiero tam przylecimy. Aha. Dobra. Zbierzemy sobie wszyściutko. Otwórzmy sobie w ogóle tą przestrzeń. By naukowiec mógł to jakoś ogarnąć. Nie mów, że ty naukowiec jak to ruszałeś. Wszystko. Ja dalej nie wiem, czemu ty się tak odbijasz od tego. Zresetuj, dobra. Nic nie tracę. Oj, rozstrzygam tym statkiem w sposób nieprawidłowy RCS-kami.
Ciekawe, czy coś zmieniło. Oj, wie, zapomniałem. Znaczy, Bob zapomniał. To już Bob. Bob. Czy dalej jest ten sam? O, widzicie, jak to się zmieniło? Dostaniemy wyszczelenie tak normalnie, ale nie będzie to takie złe. Podajmy manewr i zobaczmy tutaj, jaka będzie moja trajektoria. Ej, całkiem niezła będzie. Prawie nieruszana. Tu gdzieś 17, o. Możemy dać sobie od razu teraz, bo nic się tu nie zmieni. Dobra. Jesteśmy od dołu, ale no cóż, dobra, jesteśmy sobie już tutaj. Okej. Teraz pokaż mi. Gdzie jest low spay? Oh shit, przy 6 aż. Nie ma szans, żebym tam zszedł przy 6. Minimalna dobra odległość to jest 20. Co ja tak pędzę? Dam w ogóle radę? Nie ma szans, nawet się nie łudzę. Nade mną jest, no. Mogłem się tego spodziewać. Hehehe. Hehe. Hehe. Dobra, chodź tu statek. Nie załamuj mnie. Chociaż ty. Dobra, już prawie uciekłem z tego w ogóle. To jeszcze mogę pomiar grawitacji zrobić. To tak zrobię. Wcześniej pewnie mi zabrakło miejsca, to dlatego nie zrobiłem. Tutaj za to. Chcąc na Eevee zlecieć. Musiał zrobić jaki manewr. A nawet ten był łatwiejszy. Oj, 2000. Nie ze mną te numery. No dobra, to weźmy już, ogarniamy sobie drogę powrotną. Raczej odpada. Dobra, i czymś takim w sumie można by lecieć. O! To brzmi jak plan. Dobra, mnie to przekonało. Następnym razem musimy jednak ten stopień też wywalić, też te silniki, te. Bo one są. Mua. To jeszcze pomiar. Dodatkowa nauka. Czemu w ogóle tylko jedno mi działa? Czy kipieron? Sprawdziłem. Aha, bo tu jest coś. Dobra. Trudno, przyspieszaj. Dobra, to będzie gdzieś 2 minuty.
minuty i takie 13 sekund, coś tego typu. Dobra, to przyspieszę do tego czasu. 13 sekund odpalamy. To w ogóle mam na maksa? Mam na maksa, fajnie. To mi daje w ogóle 128 km w ciągu. Ciekawe, jak będą, ile będą dawały te atomówki. Wiem, mają dużo deltywi. Jedno daje 20, mam 4. 80, ale jest głośny. Dobra, przyspieszmy, nie ma co. Kuchnę zaraz. W kosmosie nie ma dźwięków. Brrr. Dobra, jesteśmy już blisko. Trzeba tutaj powoli patrzeć. Ja to muszę wyciszyć w montażu. Dobra, zróbmy tak. Oj, te radiatory już wychodzą. Wyłączmy te dwa silniki na wskość. Oj, zróbmy to tymi dwoma. Dajmy jej, nie wiem, tu 3,5%. Może na jednym silniku? Półtorej mamy. O! Nie! Głupiece mnie. Dobra, 66. I to olo. Ile będziemy tu potrzebowali, żeby wyhamować teraz? Powiedzcie mi. Zabraknie nam! Czyli będzie trzeba gdzieś tutaj zacząć, nawet coś tego typu, żeby to nam już weszło. Nawet gdzieś tutaj by było git chyba. Pokaż mi to. Tutaj gdzieś to 7. Albo inaczej, czy będę mógł z tego zrobić nawet orbitkę, czy nie ma szans nawet na orbitę? O, będę mógł zrobić orbitę. Dobra, dalej pomyślimy. Nakieruj się na manewr. 3 dni byś musiał to wykonywać na takim. Dobra, 100%. Aktywuj. Aktywuj. I aktywuj. Jak tam? Chłodzenie. Wow, 99%. Jestem z was dumna. Przyspieszmy sobie. Dobra, jesteśmy już obok wymaganego miejsca. Dobra. I teraz tak. Zostaje nam 100 metrów wtedy z tego naszego zagrania. Także trzeba będzie się sprężać tutaj i jakoś to ogarnąć dobrze. I tak, czyli potrzebujemy gdzieś 2 minuty 30, 15 sekund do manewru. Okej. No co, widzimy się zaraz, bo z takim tempem to my nie damy zbytnio rady.
sobie. Tu się nie ma co połamać, bo wszystko jest ładnie zbite, więc nie powinno być żadnych problemów. Tutaj orbita się zmienia ładnie. Jak tam pochodzenie? 1% efektywności. Nice. Dobra, mamy już orbitę, więcej mi nie trzeba. O, palimy się! O, oho. Ej, żeby nam to teraz nie wybuchło. Ale nie, dobra, znosimy się już, więc git. Te radiatory dobrze działają. No, 6 kW ciągną. W sensie systemu, tego, więc gitara. Dobra, lecimy. Nie śpimy, halo. Dajmy w sumie nawet te. Ja chcę tylko orbitę zdobyć, nic więcej. Inaczej byłoby ciężko. Kurde, trzeba było z tej strony polecieć, byśmy jeszcze wyhamowali. Kurde, nie pomyślałem o tym. Głupia. Dobra, mamy tutaj 68. Teraz co? Tutaj. Mi się przydało teraz odpalić. W ten sposób tutaj, oj, żeby zwolnić. To zróbmy to tak. Tutaj dostawmy sobie te paliwa, żeby mi nie zużywali. Dobra, coś tego typu. Dobra, paliwa nie... Słyszałem, że paliwa zabrakło. Teraz tak. Włączamy za to. Będziemy mieli 22 metry. I tutaj w tym miejscu użyjemy tego, żeby to wykorzystać. I wejść w ziemską atmosferę. Dość brutalnie będziemy wchodzili. Bo w okolicach 3000 metrów na sekundę. Może się to skończyć źle. Na pewno się to skończy źle. Ale zobaczymy. Mamy to. Teraz co? Teraz trzeba by troszeczkę zwolnić jedynie. Na tym. Gdzieś zejść do 30. I przyspieszmy sobie. Ojej, bo my w tą stronę lecimy. Ci mi obkręcił ekran. Oczywiście, sam. I lądujemy praktycznie na idealnie pustych zbiornikach. Mamy tu pomiar jeszcze grawitacji do ogarnięcia. Zbierzmy se. Cyk, cyk. Kolejny. Bo to ten sam. Nieważne. EVA. A. Ok. O, ale to mi pokazuje. O.
dobra, no trudno. Jesteśmy w atmosferze. Muszę widzieć tą drugą stronę, jak tam idzie. Zmierzmy trochę prędkość, co się dało. Te panele nam jako pierwsze odpadną, ale trudno. To zamknijmy sobie. Halo, czemu to było otwarte? To nam poszło już. Wszystko już nam poszło w sumie. I przez to teraz to zaczęło dość szybko grzać. Ale dobra, to jest darmowa osłona termiczna. Póki się nie przechylamy na bok, to będzie git. Ja trzymam cały czas rękę nad spacją, żeby w razie czego stwierdzić takie piu, odpadasz. RCS-ki zachowamy sobie do momentu, w którym już odwrócimy to, żeby nam jeszcze bardziej spowolniało. Opadamy. Gitara. W sumie nawet się nie przegrzewają te rzeczy. Ciekawe czemu. Nie wiem, tak wszystko skacze. O, zbiornik paliwa chyba się teraz przegrzewał, czy po prostu silnik się pomieszał? O, zmieniło się ekran. To znaczy tylko jedno. Na pewno wylądujemy. Ja się boję odrzucać do tego momentu, bo tu różnie zawsze z tym jest. Czasami się przychylam, czasami nie, a nie chcę stracić całej tej misji. Wkurzyłbym się. O, anteny też odpadły w sumie. Tego akurat nie zauważyłem. Zepsuty, ups. W sumie jestem debilem, przecież ja mogłem wziąć na tamten statek po prostu zestaw naprawczy, a nie całe nowe skrzydło robić. No cóż, czasu już nie cofnę. Gdzieś przy 1500 się oddzielam. Po co nam tutaj być? Oczywiście metrów na sekundę, nie? Jak nie przeżyję, to trudno. Odprawię sobie mszę w Rotbloxie. Coś tu ewidentnie jest jakiego ciężkiego. Ciekawe co to takiego, nie? Spod ochrony? Nie, skądże? Ale jednak dobrze, że wstrzymałem się. Byście mieli problem. Dobra, odpalajcie się spod ochrony. Ciuteńkę nas zwolnicie. Odpalajcie się kolejne spod ochrony. Spowolnicie nas na maksa. Otwarło się wszystko. Czy wszystko było stałowe? Ale to pusto w sumie. Czy mi się coś nie wgrało, czy o co chodzi? Nie wiem. Kerbale, kerbale, kerbale. I zaraz jesteśmy. O. Nawet możemy zrobić jeszcze badania. Dobra, mamy wszystko. Odzyskujemy. 1400 nauki. Będzie na co wydawać. I teraz jak mamy chwilę, bierzmy sobie ze stacji księżycowej naukę i zobaczymy ile z niej jeszcze. No i za niedługo to w zasadzie trzeba będzie znowu rozbudować.
O kolejny lądownik, teraz tylko na paliwo. Na silnik atomowy. I tak, mamy tutaj 500 nauki, czyli max. Więc przeszli naukę. Dobra, przesłaliśmy całą naukę. A tutaj się znowu pokazała kolejna. Dobra, spoko. Przeszli naukę. O, nie mam energii. Smutek. Dobra, teraz możemy spróbować przesłać naukę. Dobra, przesłano naukę. Czyli o, mamy 2500 nauki. Ła, ha, 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 żegnajcie.